Rozmowa dnia. Pierwszym gościem środowych sygnałów dnia jest pan Tomasz Poręba, europoseł, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Witam pana, witam państwa. Jaka to będzie kampania? No mam nadzieję, że kampania merytoryczna i taka na normalne wymiany poglądów, ale oczywiście trudno to uwierzyć, patrząc zwłaszcza na tą narrację drugiej strony, dość taką agresywną, taką hejtującą, no starającą się nas jednak gdzieś tam atakować, a nie dyskutować na poważnie. No ale my będziemy konkretnie i konsekwentnie realizować swoją agendę kampanijną. Mamy swój plan, chcemy go zrealizować, mamy pewne pomysły. To, co się stało 2 tygodnie temu, to jest tak naprawdę tylko początek. Proszę pamiętać, że zaczęliśmy przed świętami Bożego Narodzenia tak naprawdę pracę naszą kampanijną, wtedy, kiedy jeszcze wszyscy myśleli, że PiS już nie będzie, że przegramy, że już jest posprzątane. My dzisiaj jednak jesteśmy w tych sondażach na tyle stabilnie i nawet lekkim trendem wzrostowym, że to wszystko pozwala patrzeć z optymizmem na przyszłość, aczkolwiek to będzie na pewno brutalna, najtrudniejsza po 89 roku i najwyższą stawkę de facto kampania w Polsce. W takim razie zapytam pana o te sondaże, ponieważ w świadku dziennikarskim przynajmniej mówisz, że te sondaże wewnętrzne robione przez partie polityczne są zupełnie inne od tych publikowanych w prasie i w mediach. Prawda to czy nieprawda? W dużej części to jest prawda. No, przykład. Czyli co innego czytamy w gazetach, co innego wy otrzymujecie? W Polsce łatwo jest kupić sondaż, łatwo jest... Kupić sondaż? Tak, no przecież to jest chyba powszechną wiedzą, że jeżeli jakaś partia, czy jeżeli jakaś redakcja, czy jakieś środowisko polityczne chce troszeczkę podkręcić sondaż, no to zawsze to jest możliwe. Natomiast no fajny przykład z ULEM, tak? UL programowy Prawa i Sprawiedliwości. Ale do ULA jeszcze wrócimy. Ale właśnie a propos sondaży. Bo chcę właśnie odpowiedzieć na to pytanie. No proszę zwrócić uwagę, co się stało po ULU. Taka próba takiego mocnego zdezawuowania właśnie na poziomie sondaży, że te propozycje nie zaskoczyły, że te propozycje 800+, te autostrady, te leki, to tak naprawdę wszystko nie do końca zostało dobrze przez PiS przygotowane. Również nałożyły się na to sondaże poparcia, gdzie tam spadaliśmy, czy spadamy 1-2 punkty, w innych rośniemy, ale taka narracja wśród komentatorów jest taka właśnie, że no, te propozycje być może nie zostały trafione. A to świadczy o jednym, że one były bardzo dobrze przemyślane, dobrze przebadane, dobrze zaprezentowane, będą zrealizowane i druga strona doskonale to wie i dlatego jest taka próba właśnie osłabienia tego przekazu, ale powtarzam, to tylko świadczy o jednym, że ta świadomość o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jednak odjechało troszeczkę na tym etapie kampanii i narzuciło pewną narrację, na pewno po drugiej stronie jest obecna, a to, co robi Donald Tusk, takie paniczne, napisane trochę na kolanie reakcje Donalda Tuska, tak naprawdę goniące nas, albo próbujące się wpisać w nasz przekaz ten właśnie z ULA, no tylko to potwierdzają. Donald Tusk mówi, że 800+ nie od 1 stycznia, tak jak wy proponujecie, tylko mówi, sprawdzam, zróbmy to od 1 czerwca. Proponuje też 60 000 kwoty wolnej od podatku, wydaliście 30 000. Znaczy problem generalny Donalda Tuska jest taki, że ten człowiek nie ma żadnej wiarygodności. To, co mówi Donald Tusk dzisiaj, zupełnie nie trafia do ludzi, dlatego, że on rządził 8 lat, miał możliwość prowadzenia i 500+, i kwoty wolnej od podatku, czy obniżenia podatku. A co robił? No to są twarde fakty dokonania jego samego, ale też jego kolegów w polskim Sejmie, gdzie głosowali właśnie, albo się wstrzymywali przeciwko 500+, przeciwko podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Przypomnę, kwota wolna od podatku to jest 3000 zł z hakiem za rządu Tuska. Nasza to jest 30 000. Tusk podwyższał podatki z 23 na 24%. My obniżyliśmy w sposób radykalny i PIT, i CIT. Więc nie boimy się tutaj tej takiej pogoni za nami Donalda Tuska w tych propozycjach, ponieważ my mamy to, czego nie ma on i nie ma Platforma. Mamy wiarygodność. To, co mówiliśmy Polakom, w większości przypadków dowieźliśmy, zrealizowaliśmy, pokazaliśmy, że można te wszystkie programy wcielić w życie. Natomiast Donald Tusk, rządząc, mówił jedno, pieniędzy nie ma i nie będzie. I myślę, że to dzisiaj Polacy pamiętają, a jeżeli jeszcze mówi o chlejących, bijących żonach Polakach, no to tylko się pogrąża. Ale wie pan co, z drugiej strony jest tak, bo Tusk mówił na przykład o królach życia, faktycznie tych, którzy biorą programy socjalne, ale z drugiej strony, jak no, pójdzie się do warszawskiej restauracji,
restauracji, czy pójdzie się czasami na jakiegoś grilla, to zdarzają się osoby dosyć często, szczególnie w dużych miastach, którzy mówią coś takiego: ja tymi ręcami wypracowuję dochód, wypracowuję pieniądze, płacę podatki, żeby dać tym nierobom tej patologii. Wie pan, żyjemy w demokratycznym kraju, każdy ma prawo do oceny polityki rządu, czy danej partii politycznej. Natomiast taką immanentną cechą tego programu 500+, ale nie tylko, to jest coś, co dla nas było od początku istotne. Podniesienie godności polskich rodzin, wyeliminowanie ubóstwa wśród dzieci chociażby, pokazanie, że przywrócenie właśnie tej godności polskim rodzinom, i myślę, że to na wielu poziomach się udało. Mamy takie przecież własne badania i mamy też własne prowadzone wielokrotnie w różnych miejscach rozmowy ze zwykłymi Polakami i oni te programy, myślę, całkiem fajnie i pozytywnie oceniają. A jeżeli weźmiemy pod uwagę 800+, no bo te 800+ to jest też taki program, który ma być właśnie taką odpowiedzią na tą troszeczkę rosnącą, ale już spadającą na szczęście, mam nadzieję, że to będzie jednocyfrowa pod koniec roku inflację, więc pokazujemy po raz kolejny, że potrafimy zareagować na zagrożenia, na kryzysy, które w Polsce się pojawiają, bo to jest normalne, czy to związane z wojną, czy to związane z pandemią. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że potrafi zawsze zareagować, chociażby tej zimy, no też miało nie być węgla, miało się nie palić, mieliśmy nie przeżyć tej zimy. Udało się zorganizować to wszystko tak, że dzisiaj jesteśmy w momencie takim, że myślę, że wielu może powiedzieć, że ta skuteczność, sprawczość i taka wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, no właśnie na tych przykładach jest widoczna. Panie pośle, łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której wynik wyborów jest taki, że wygrywacie, ale brakuje wam nieco mandatów do większości. Wtedy koalicja z PSL-em, potrafi pan to sobie wyobrazić? Nie potrafię sobie wyobrazić. Bo tak huczy w Warszawie. Nie, abstrahując od nazwy partii politycznej, z którą mielibyśmy gdzieś tam hipotetycznie, potencjalnie zawierać koalicję, to ja właśnie nie chcę tak myśleć. My mamy zupełnie inne w tym momencie nastawienie. Chcemy te wybory wybrać sami. I chociaż te sondaże często przekłamane tego nie potwierdzają, to my doskonale wiemy mniej więcej, jakie są nastroje społeczne i uważam, że jest duża szansa, żeby te wybory wygrać samemu, żeby po raz trzeci sprawować władzę. Ale oczywiście są pewne warunki. Musimy być bardzo konsekwentni w przekazie. Musimy też uspokoić pewne emocje we własnym obozie. Musimy być bardzo precyzyjni i bardzo pracowici w tej kampanii. Każdy musi się naprawdę mocno zaangażować. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy planowane, szykowane, gdzieś badane i pewnie w niedługim czasie proponowane ciekawe rozwiązania programowe na kolejną kadencję, no to ja mogę być tylko optymistą. Ale powtarzam, aby się tak stało, muszą być te warunki spełnione. Wiem, że pan nie zdradzi tych nowych założeń programowych. Nigdy teraz. To trzymacie na kolejne ule, jak się domyślam. Dobrze, pytanie takie. Czy suwerenna Polska idzie z PiS-em na wybory? To są te napięcia i emocje we własnym obozie. Bardzo bym chciał i nie wyobrażam sobie innego scenariusza de facto, żeby pójść osobno. Musimy iść razem, musimy szeroko rozwijać. A to napinanie strun jest coraz większe. Wie pan, no to jest też takie na prawo. Proszę pamiętać, że Zjednoczona Prawica to jest komponent pewnych partii politycznych, emocji, ludzi, charakterów, różnego rodzaju relacji, biografii. I ja na te emocje patrzę z pewnym takim umiarkowanym spokojem, bo wiem, jak wygląda polityka. Natomiast zachęcam kolegów do tego, żeby jednak myśleć całościowo, myśleć jednak w perspektywie takiej, aby iść wspólnie do wyborów. I tak naprawdę tego scenariusza innego sobie nie wyobrażam. Jeżeli jeszcze, daj Boże, pojawi się również gdzieś tam na orbicie naszej Zjednoczonej Prawicy Paweł Kukiz, który ma taką bardzo fajną prodemokratyczne propozycje, które mają usprawnić funkcjonowanie państwa, no to myślę, że możemy być takim ciekawym komponentem obozu prawicy, który może być takim ciekawym komponentem obozu prawicy, który jeszcze mocniej przekona wyborców do głosowania na nas. Drodzy Państwo, jest 7:24. Naszym gościem jest pan Tomasz Poręba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam, żebyście przełączyli się teraz do internetu na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. Panie pośle, wszystkie ręce na pokład. Czy prominentni politycy PiS-u, którzy zasiadają teraz w Parlamencie Europejskim, pan, ale też Beata Szydło, ale też Joachim Brudziński, będą kandydować w wyborach do Sejmu? Wiadomo, że są magnesami dla wyborców.
Powiem panu tak, my jesteśmy politykami, którzy funkcjonują w pewnym rygorze, wiadomo, jesteśmy politykami partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma na tę chwilę żadnych decyzji, jeżeli chodzi o nasz start. Ale byłoby lepiej? Natomiast powiem panu tak, każda z tych osób, które pan wymienił, ma określony potencjał, ma określone biografie, ma określone sukcesy. Na pewno byłyby te osoby wzmocnieniem na naszych listach, ale proszę też pamiętać, że w naszych szeregach tutaj w Polsce też mamy bardzo dużo ciekawych, często ambitnych, młodych kandydatów, którzy chcieliby w tych wyborach mocno też popracować i być posłami do polskiego Sejmu. Podsumowując, nie ma decyzji? Pan byłby za? Co pan doradza panu prezesowi? To jest decyzja pana prezesa, natomiast uważam, że... A pan co mu doradza? Znaczy ja akurat w tym przypadku nawet nie rozmawiałem z prezesem jeszcze, bo nie było takiej okazji, nie było takiego tematu, w partii nie ma takiego tematu, ale powtarzam, gdyby się taki temat pojawił, gdyby taka była konieczność, no to wydaje mi się, że wszyscy gramy w jednej drużynie i jeżeli byłby takie polecenie, prośba, rozkaz, no to myślę, że nikt by nie odmówił. Pakt senacki na nowo zawiązuje się, jeżeli chodzi o opozycję i na nowo odbierze wam większość w Senacie? My popełniliśmy pewne błędy w tych wyborach 2019, troszeczkę tą kampanię do Senatu zlekceważyliśmy, troszkę nie popracowaliśmy tak, jak należy w moim przekonaniu i z tego trzeba bardzo mocno wyciągnąć wnioski, żeby jednak w tym rozdaniu, w tych wyborach, ten Senat no jednak mocno w tą obecność Prawa i Sprawiedliwości i w obecność senatorów Prawa i Sprawiedliwości jednak tutaj doszacować. I jak to zrobić? Proszę powiedzieć, bardzo prosto. No, muszą być kandydaci, którym się chce pracować, którzy będą zasuwać tej kampanii, którzy będą przekonywać. Trochę takie rozleniwienie, wie pan, trochę mieliśmy takich tłustych kotów wówczas na listach do Senatu, którzy mogli popracować, ja to też widziałem gdzieś tam u siebie w moim regionie, którzy mogli mocniej dać siebie więcej, ale tego nie zrobili, no i zabrakło nam ile, no, jeden czy dwa mandaty i to się absolutnie nie może powtórzyć. To był błąd i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Do pracy, tak to dokładnie to wygląda. Dobrze, to jeszcze sprawy europejskie. Fit for 55. Czy mamy tu w ogóle jakieś pole manewru jako Polska, żeby to zablokować? Na pewno musimy tworzyć w Europie koalicję państw, które będą podchodzić do tego projektu racjonalnie, bo to na razie jest projekt, który ma taki bardzo mocny rys ideologiczny, uderzający w wolność ludzi, bo ja mieszkam, pracuję w Brukseli od wielu lat i wiem, co się dzieje też w Brukseli. Tamte projekty różne właśnie uderzające w wolność ludzi są mocno już promowane, realizowane. No ale jeżeli się w ramach tego programu oczekuje od Polski, że zamknie wszystkie kopalnie, że nie będziemy używać gazu, że atom też jest źle i że będziemy budować swoją suwerenność energetyczną albo inaczej, swoją konkurencyjność energetyczną na wiatrakach i na słońcu, no to to jest utopia. Uważam, że to jest absolutna utopia. W tym wszystkim oczywiście trzeba pamiętać, że musimy dbać o klimat. Jestem jak najbardziej za. Musimy być też proekologiczni, bo takich żyjemy czasach. Ale nie może się to odbywać kosztem gospodarki. Nie może się to odbywać też kosztem zwykłego człowieka, bo to na końcu uderzy zawsze w zwykłego człowieka, powodując jego zubożenie, obniżenie kosztów życia, przepraszam, poziomu życia, a podwyższenie właśnie tych kosztów. Więc ja na ten projekt patrzę bardzo dużym sceptycyzmem. Wiem, kto go foruje, kto go promuje. Pan Timmermans, otoczenie, cała ta bardzo zielono, liberalno, tak eko, liberalnie nastawiona właśnie większość obecnie w Brukseli. No i za rok mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. To będzie taki tak naprawdę test dla społeczeństw europejskich, czy się na to zgadzają, czy nie. Musi, te wybory sobie wyobrażam nawet dość prosto. To będzie taki test właśnie, czy ludzie się zgodzą na te propozycje, żeby nie latali zbyt często na wakacje, czy żeby mówiono im, jaki mają samochodami jeździć, czy mają jeździć na diesla, czy mają jeździć na benzynę, czy mają jeździć na elektryki, które po 200 kilometrach potrzebują dodatkowego ładowania, czy wreszcie mają jeść mięso, czy mają nie jeść mięsa. Wie pan, to wszystko jest na poziomie po prostu takiej abstrakcji i absurdu w tym momencie, że od nas polityków jednak za rok będzie się wymagało jednak mocnego przeciwstawienia się temu. Drodzy państwo, dochodzi 7:30. Nasz gość przyszedł do studia z dużą torbą, a to oznacza, że zaraz po naszej rozmowie jedzie na lotnisko i leci. Nie, zaraz po naszej rozmowie wracam na Nowogrodzką, mamy sztab, mamy poważnie dzisiaj wiele spotkań, ale lecę dopiero późnym wieczorem do Brukseli. Ach, no to pełny dzień. Dziękuję serdecznie. Tomasz Poręba był pierwszym gościem Środowych Sygnałów Dnia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.